to Polska jest raczej w tyle. No są kraje, oczywiście na przykład jest zaskakujące, że się okazuje, że w związku z tym indeksem, jak się patrzy pod względem tego indeksu, to również Francja jeszcze jest poniżej, ma niższe taką gęstość uzwiązkowienia, ale Polska rzeczywiście i w ogóle kraje naszego regionu właśnie są bardzo nisko w przeciwieństwie. No i mamy takie zjawisko, no powiedzmy, no, odwołamy się do doświadczeń. No ja się dzisiaj zastanawiam, trudno mam gdzieś lecieć, Lufthansa, czy polecę, czy nie, bo jest strajk pilotów. W Belgii są strajki, były strajki generalne, są strajki kolei, były strajki w Niemczech. Wszędzie w wielu krajach europejskich, może nie we wszystkich, może nie w Anglii, obserwujemy jednak ciągle siłę związków zawodowych, które potrafią walczyć o swoje prawa też strajkami. Ja sobie nie przypominam, kiedy w zasadzie w Polsce był skuteczny, już nie mówiąc o strajku generalnym, to jest przecież nie do przeprowadzenia, bo tak naprawdę, jeżeli weźmiemy to nasze uzwiązkowienie, to gdzie związki zawodowe są silne? No tylko w tym sektorze spółek Skarbu Państwa. Akurat wróciłem z dyskusji na temat cyfryzacji gospodarki, była tam przedstawicielka Google Polska. Ciekaw jestem, czy w Google Polska jest na przykład organizacja związkowa, przecież tam przypuszczamy, że nie, i w wielu innych wielkich instytucjach, nie wiem, w bankach na przykład, prawda, które 70% polskich banków, albo na przykład w sektorze medialnym, czy Onet Polska jest taki na przykład portal bardzo wpływowy, czy tam są związki zawodowe, czy nie. Więc i to jest ten trzeci czynnik, o którym nie możemy milczeć. I że to uzależnienie powoduje też, że uzwiązkowienie jest niskie, siła związków jest słaba i świadczy to moim zdaniem jeszcze o czymś innym, że upodmiotowienie polskiego społeczeństwa jest niewystarczające. Myślę sobie, że panowie obydwaj jesteście w jednej sprawie niestety zgodni, że związki zawodowe są w Polsce słabe. Ale ja bym się chciał wrócić do pana Mordasewicza i zapytać, pracodawcy się z tego cieszą? Powinienem w takim razie wyjść od roli związków zawodowych, takiej, jaką ja bym chciał widzieć. Jeżeli popatrzymy na gospodarki kapitalistyczne, to są różne modele tego samego ustroju, to oczywiste jest, że naprzeciwko strony, którą nazwałbym kapitałem, czyli inwestorów, tych, którzy inwestują swoje pieniądze i chcieliby odpowiednio wysokiej stopy zwrotu przy uwzględnieniu ryzyka inwestycyjnego uzyskać. Po drugiej stronie stoją pracownicy, czyli często, ale nie zawsze reprezentowani przez związki zawodowe. Czyli związki zawodowe powinny być reprezentantem pracy. Ujmijmy to tak najprościej. Kiedy okazuje się, że spełniają dobrze swoją rolę? Kiedy w długim okresie mamy do czynienia ze zrównoważoną gospodarką, a to zrównoważenie wynika z tego, że praca i kapitał wynagradzane są właściwie. To znaczy jak? Czy na przykład dzisiaj są wynagradzane właściwie? Znaczy, jak pan wie, gospodarka jest konkurencyjna, jeżeli koszty produkcji, w tym koszty pracy, bo to jest jeden z kosztów, w odniesieniu do produktywności są korzystne. To znaczy, że jest to kraj, w którym warto inwestować, warto prowadzić działalność. Jak popatrzymy na przykład na Niemcy. Niemcy są krajem, któremu wszyscy zazdroszczą, ponieważ ma stabilną, silną gospodarkę. Między innymi dzięki temu, że w ciągu 10 lat, 2000-2010, ale również i po tym, można powiedzieć w takim razie od 2000 roku, produktywność w Niemczech rosła szybciej niż rosły koszty. Dzięki temu, można powiedzieć, mniej więcej o 20-25% wzrosła produktywność w stosunku do kosztów. W tym samym czasie na południu Europy, mam na myśli Grecję, Portugalię, Hiszpanię, Włochy,
koszty pracy rosły mniej więcej, wzrosły mniej więcej o 25% bardziej niż produktywność, czyli rozwarły się nożyce. Gospodarka nie A może mieszka. Jest tak, przepraszam, że panu przerywam, może jest tak, że w Niemczech ci, którzy strajkują przez tą Lufthansę, przesądzają wcześniej, że ten podział jest właściwy. Znaczy, Niemcy rzeczywiście potrafią rozwiązywać napięcia i dogadywać się, ale właśnie dzięki temu, że związkowcy niemieccy mają całe grono specjalistów, ekonomistów w swoim zapleczu, którym ufają, nie pozwolili sobie protestować. Pan macha ręką, ale... Ja macham ręką w innym momencie, kiedy pan mówi o ekonomistach. Ja ich kwalifikacji tak bardzo nie cenię, sam będąc ekonomistą. Niemieckie związki zawodowe mają silne zaplecze eksperckie, które doradza im, na ile można walczyć o podwyżki. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzięki temu niemiecka gospodarka się rozwija. Wraz ze wzrostem produktywności rosną wynagrodzenia. Bezrobocie mają najniższe w Europie. Teraz popatrzmy na polską gospodarkę. Bo powiedziałem o gospodarkach południa Europy. Popatrzmy na polską gospodarkę. Wbrew temu, co się często powtarza, polska gospodarka dzisiaj, i to już od kilku lat, jest bardzo dobrze zrównoważona. Co to znaczy? Jesteśmy konkurencyjni, rośnie nam eksport, mamy bilans handlowy. Najprościej mówiąc, import i eksport się bilansują. Jeżeli jest gospodarka niekonkurencyjna, tak jak gospodarki południa Europy, no to w sposób naturalny produkty się nie sprzedają na zewnątrz. Spada eksport, import rośnie. W Stanach Zjednoczonych jest ogromny deficyt handlu zagranicznego. Znaczy, jakbyśmy mieli taką pozycję jak Stany Zjednoczone, no, wie pan, walutę, no dolara, który jest walutą rezerwową, bo miałbym propozycję, żebyśmy się nie porównywali do takich krajów jak Stany Zjednoczone. Z czym my się możemy porównać? Jeżeli inwestorzy uznają, że koszty pracy i inne koszty prowadzenia działalności w Polsce są zbyt wysokie, to nie będą tutaj lokować swojej produkcji. W latach 90., jak panowie pamiętacie, mieliśmy nawet do 2002 roku, mieliśmy 22% bezrobocie, a inwestorzy, jeżeli lokowali swoje fabryki, to robili to na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech. Dzisiaj na szczęście sytuacja się zmieniła. Nie tak dobrą mamy sytuację jak na przykład Irlandia, która przyjmuje 10 razy więcej inwestycji niż Polska, mimo że jest krajem 10 razy mniejszym, to jednak można powiedzieć, że Polska odzyskała konkurencyjność, czyli relacja produktywności do kosztów wszystkich, w tym kosztów pracy, jest taka, że warto u nas otwierać firmy. Teraz, z drugiej strony, 2 miliony Polaków wyjechało na zachód Europy, uznając, że tam ma lepsze warunki. Gdyby się okazało, że... A może dlatego, że nie mają tu pracy? Znaczy, nie mają pracy odpowiednio płatnej, bo praca w Polsce jest. Na przykład w tej chwili jest zapotrzebowanie na blisko 100 tysięcy, to jest niewyobrażalne, blisko 100 tysięcy kierowców. A na ile pan oszacuje bezrobocie w Polsce? Nie, no, bezrobocie w Polsce takie realne to jest jakieś ponad 500 000, 600 tysięcy. To jest pana ocena. Natomiast, to jest ocena po rozmowach z pracownikami urzędów zatrudnienia, którzy mówią, że ponad 1/3 pracowników zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia nie szuka pracy. Oni to mają z doświadczenia, ale żeby spuentować, tak? Znaczy, chodzi mi o to, że Polska tworzy miejsca pracy, w tej chwili nawet dosyć szybko, tyle że nie tak wynagradzane, żeby były konkurencyjne wobec Wielkiej Brytanii, Holandii czy krajów, do których Niemiec, do których Polacy wjeżdżają. Na szczęście jesteśmy ludźmi wolnymi i ja nie będę żałował swoich kolegów, pracodawców, jeżeli nie chcą, znaczy nie są w stanie uzyskać takiej wydajności, żeby zapłacić konkurencyjne wynagrodzenia. To jest ta równowaga, którą daje nam rynek. Nie krytykujmy przedwcześnie mechanizmów rynkowej konkurencji. Pan profesor Krasnodębski najpierw. Tu mamy kolejkę. Ja też się zapisuję, ale to po panu doktorze Ostrowskim.
Ja chciałem parę uwag do tego, o czym mówił pan Mordasewicz, bo znaczy pierwszą to do tego przykładu niemieckiego. Myśmy też mieli bardzo ciekawą dyskusję w tym samym miejscu, w tej samej audycji na temat euro. I no, są tacy ekonomiści, też część moich kolegów z Parlamentu Europejskiego twierdzą, że to sukces obecnie niemiecki plus to niskie bezrobocie właśnie nie łączy się z, tak bardzo ze wzrostem produktywności, tylko no właśnie z walutą euro, która powoduje to, co powoduje, prawda, że kraje południa stają się niekonkurencyjne, gospodarka niemiecka jest konkurencyjna, więc to jest jakby jedna uwaga. Po drugie, no, to jest też tak, ja trochę byłem zdziwiony w tym opisie, rozumiem, że to jest uproszczenie obecnej gospodarki, tu jest kapitalista, tam jest robotnik, to brzmi prawie jak u Karola Marksa. No, dzisiejsza jednak gospodarka i kapitalizm jest znacznie więcej, bardziej skomplikowany. No, mamy na przykład do czynienia z wielkimi korporacjami międzynarodowymi, które często korzystają z różnych ułatwień ze strony państwa, których liczą się też warunki brzegowe, na przykład, prawda, kwalifikacje ludzi, które muszą być odpowiednio wytwarzane, więc liczy się cały wielki kontekst społeczny prowadzenia działalności. Do tego kontekstu społecznego należy też spokój społeczny. To jest. I teraz jakbyśmy popatrzyli na właśnie te kraje, które są dla nas wzorem, no, byśmy mieli to nieszczęście, że przeskoczyliśmy pewien etap rozwoju europejskiego, też integracji europejskiej, wtedy, kiedy no, ten model europejskiego państwa socjalnego się rozwijał w takim wielkim stopniu. Został potem zreformowany w latach od lat 80. w 89 roku, wtedy, kiedy myśmy dołączali do tego świata, już panowała trochę inne były potrzeby, inna była ideologia, inna doktryna ekonomiczna. Dzisiaj się jakby to zmienia. I my, znaczy trwając w tym takim wyobrażeniu, że to jest tak prosto, prawda, że ten mechanizm, że rynek wszystko załatwi. No rynek właśnie załatwia to, że będziemy potrzebowali może 100 tysięcy kierowców. Za parę lat nie będziemy ich potrzebować, bo inni będą produkowali już autonomiczne ciężarówki. No a co zrobimy z tymi kierowcami? No nigdy nie wytworzymy właśnie czegoś takiego, technologii, która umożliwia... Panie profesorze, ja chcę powiedzieć, że widzę tutaj, jak pan Mordasewicz się strasznie krzywi na to, co pan mówi. Ale domyślam się, tak nie widzę, ale domyślam się. Ale jeżeli pan ten wątek skończył, to teraz tak, nie, pan doktor Ostrowski, a ja chciałem też coś. Znaczy, ja bym chciał, żebyśmy wrócili do tych związków zawodowych. Właśnie, ja też. Ja tylko ad vocem do pana Jeremiego Mordasewicza, gdyby tylko jedno zdanie, gdyby czynnik kosztów pracy był jedynym czynnikiem decydującym o inwestowaniu, to gdzie w tym rankingu inwestycji byłyby kraje skandynawskie, które mają relatywnie wysokie koszty pracy? Ja bardzo przepraszam, ale wyrażajmy się precyzyjnie. Ja nie powiedziałem kosztów pracy, tylko kosztów pracy w relacji do produktywności. Przedsiębiorcy nie interesują koszty pracy. Jeżeli mam bardzo wysoką produktywność, to mogę mieć wysokie koszty pracy, jasne, i też lokuję tam produkty. Jasne. Wracamy do związków zawodowych i do ich kondycji. W odniesieniu do profesora Krasnodębskiego, no właśnie ten suchy wskaźnik uzwiązkowienia jest trochę mylący. To tak jak PKB, które jest dosyć suchym wskaźnikiem, który nie zawsze mówi nam wszystko o gospodarce. Bo mamy tą Francję, gdzie przy 7% uzwiązkowieniu mamy do czynienia z dosyć dużą gwałtownością sporów w stosunkach pracy i zdolnością związków zawodowych do mobilizacji, a więc niekoniecznie zawsze to idzie w parze. Ale gdy wrócimy do Polski, to chyba zapominamy też o jeszcze jednym albo co najmniej jednym czynniku, który wydaje się być istotny. Tym czymś pewnie jest coś, co my socjologowie nazywamy kapitałem społecznym i taką kulturą wspólnotowości, czy też kolektywizmu, jakbyśmy go nazwali, który trochę odszedł w zapomnienie przez ostatnie 25 lat na gruncie budowania takiej kultury indywidualistycznej. Gdy pytamy Polaków,
czy oni angażują się w ogóle w jakąś działalność poza swoją rodziną i poza swoim miejscem pracy, to tak odpowiada około 20%. Zatem jeżeli mamy społeczeństwo o niskim poziomie kapitału społecznego, i to mówi wielu socjologów od wielu, wielu lat, jeżeli mamy dosyć niski poziom zaufania, to trochę trudno mówić o jakimś specjalnie wysokim poziomie uzwiązkowienia. Jeżeli partie polityczne mają mniej niż średni, mniej członków niż średniej wielkości związek zawodowy, no to też o czym w takim razie możemy mówić? Okazuje się, gdy dodamy związki zawodowe do społeczeństwa obywatelskiego, a ja uważam, że to jest forma działalności o charakterze społeczeństwa obywatelskiego, to okaże się, że tuż po komitetach rodzicielskich związki zawodowe są najliczniejszym reprezentantem społeczeństwa obywatelskiego. Choć wcale nie tak liczy. Czyli ta słabość związków zawodowych zawsze jest w pewien sposób relatywna. Ona jest słaba pewnie w porównaniu do Danii czy Szwecji, ale musimy brać pod uwagę kondycję związków zawodowych w całym kontekście społeczeństwa, w którym one funkcjonują. I w tym momencie musimy skończyć. Nie porozumieliśmy się we wszystkich sprawach, ale może nie było aż tak strasznie źle. Dziękuję Państwu bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. W jaki sposób codzienność odbija się w literaturze? Jak dawna moda łączy się z tą współczesną? Jakie kulinaria znajdziemy w powieściach, a jakie cuda w archiwum Polskiego Radia? Magazyn Kultura nie całkiem osobista w niedzielę o 23.10 w Polskim Radiu 24. Magda Mikołajczyk, zapraszam. Autopromocja. Jest w pół do piątej. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Rosyjski opozycjonista Michał Chodorkowski otrzymał w Warszawie Nagrodę Rycerza Wolności przyznawaną przez Fundację im. Kazimierza Kołaskiego. Został uhonorowany za swoje bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim. Michał Chodorkowski był współwłaścicielem koncernu naftowego Yukos. Wielokrotnie krytykował politykę prezydenta Rosji Władimira Putina. W 2003 roku został aresztowany pod zarzutem nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw, a w 2005 roku skazany na 8 lat kolonii karnej. W 2013 roku został ułaskawiony przez Władimira Putina i wyjechał z Rosji. Polscy skoczkowi narciarscy wygrali w Klingenthal w Niemczech drużynowy konkurs Pucharu Świata. Biało-czerwoni w składzie Maciej Kotka, Miłosz Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła o 41,5 punktu wyprzedzili Niemców. Nasi zawodnicy zaimponowani mówił po konkursie Adam Małysz. Było widać spokój, było widać tę harmonię, było widać po Maćku, bo cię na końcu na przykład gdy stoisz już ostatnio na rozbiegu i wiesz, że dużo od ciebie zależy, wręcz w zasadzie wszystko. Mówię tak, 138, Maciek mi skoczył, deklasuje pozostałych i to jeszcze bardziej da mu pewność siebie, a inny też to pogrąży. Skoczył 139, nie muszę nic więcej mówić. Naprawdę jest dobrze. To pierwszy triumf Polaków od drużynowych w zawodach Pucharu Świata w historii. Dotąd 3 razy zajmowali drugie miejsce, a 6 razy trzecie. Dziś w Klingenthal rozegrany zostanie konkurs indywidualny w początek o 15. W Hiszpanii otwarto sezon narciarski. Można się już ślizgać na najwyżej położonych trasach zjazdowych w Pirenejach, a także w Sierra Nevadzie na południu kraju. Wszędzie tam warstwa śniegu przekracza pół metra. W Sierra Nevadzie ze 124 tras narciarskich czynnych jest połowa, a w najwyższych partiach gór leży ponad metr śniegu. W Pirenejach otwarto wszystkie stacje narciarskie, ale zjeżdżać można nie po wszystkich trasach. Zdaniem właścicieli górskich hoteli i pracowników wyciągów narciarskich, rozpoczynający się sezon będzie wyjątkowo udany. Marta Stenia, instruktor jazdy na nartach w Pirenejach, zapewnia, że najbliższej zimy nie zabraknie śniegu. W tym roku narciarze będą mieli wyjątkowo dobre warunki, lepsze niż w ciągu minionych 2 lat.
więcej czynnych tras i bardzo dobry śnieg, mówił Peña. W 2015 roku sezon rozpoczął się wyjątkowo wcześnie, ale szybciej niż zwykle wzrosła temperatura i zniknął śnieg. Z wyciągów skorzystało niewiele ponad 4,5 miliona narciarzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A na kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 zapraszam punktualnie o 5. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A 5 będzie za 27 minut. Teraz są na antenie Polskiego Radia 24, sobota po tygodniu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Sobota po tygodniu, czyli komentarz do najważniejszych wydarzeń tego mijającego już powoli tygodnia. W studiu oczywiście goście pani Weronika Kostrzonecka, Inicjatywa Polska Dodajna. Dzień dobry. Michał Moskal. Dzień dobry serdecznie. Piotr Pałka, portal rebelia.pl. Dzień dobry. Jan Śpiewak, Miasto jest nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. No to już skoro wszystkie powitania zostały wygłoszone, możemy przejść do tego, co najważniejsze, czyli do najciekawszych wydarzeń, którymi byliśmy świadkami. Nie ukrywam, że mam przed sobą bardzo, ale to bardzo długą listę tego, co działo się w tym tygodniu. Nie ma żadnych szans, abyśmy przynajmniej, no, z połową może zdążymy, ale nie sądzę, że do więcej tych tematów udało nam się zmieścić. Więc na początek propozycja, abyśmy wybrali pierwszy temat, od którego warto zacząć. Propozycje. Trybunał powracający do Malty, Tusk, zgromadzenia projekt ustawy o zgromadzeniach publicznych, Wojska Obrony Terytorialnej, wiceminister Grey, wiek emerytalny, kwota wolna od podatku, reforma edukacji, no i prezydent Poroszenko w Warszawie. Proszę bardzo. Cisza. Ciekawego się widziałem. Starszy dyskutant, wybieram powracającego do Malta Tuska. Ja się bardzo cieszę, bo to jest bardzo ciekawy temat. Co prawda on też powraca dosyć regularnie w polskich mediach, ale myślę, że tego typu dysput nie miłość. No to skoro Piotr Pałka zwrócił temat, to bardzo proszę o pierwszy głos. Ten powracający Donald Tusk to przynajmniej od roku jest stała pieśń w polskiej polityce. Jakiś czas temu były premier w wywiadzie dla Polityki powiedział, że być może tak zastanawiał się nad tym, czy jeszcze jedna generacja powinna w tej polityce nadal być, czy ma jeszcze coś od siebie dodania ludziom. I powątpiewał się trochę i zdychał w stylu, a może tak oddać teraz głos młodszemu pokoleniu. Ale właśnie z tego powodu, że ostatni wywiad, który się pojawił, to powiem, że spojrzeć w sposób wyjątkowy, bo tam te wypowiedziane słowa przez Donalda Tuska brzmiały już jednak trochę inaczej. Tak, i być może to wynika z jego pozycji w Unii Europejskiej. Jego kariera dzisiaj jest troszkę pod znakiem zapytania międzynarodowa. Także krajowa sytuacja jest taka, że pewnie go zobaczymy niedługo przed komisją śledczą na Bergoldu. Od roku opozycja, której platforma stworzona przez niego partia jest największym podmiotem, kompletnie nie potrafi się pozbierać, nie ma pomysłu na siebie, traci pole i jest w narożniku tak naprawdę. Donald Tusk jednak dla niego ta platforma jest niezwykle istotna. Ja nie sądzę, żeby polityk, który jest dzisiaj jednym z najgłośniejszych nazwisk w tym establishmentie europejskim, politycznym, miał ochotę wracać i debatować z nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale też z politykami pomniejszego formatu w Polsce. Ale być może on po prostu będzie z tego niedługo zmuszony. Jest jeden scenariusz, który się wydaje wbrew pozorom najbardziej realny i najbardziej prawdopodobny. To znaczy Donald Tusk powracający jako kandydat opozycji w wyborach prezydenckich. I już mówię dlaczego. Dlatego, że dla całej opozycji to byłoby najbardziej szczęśliwe rozwiązanie. Grzegorz Schetyna utrzymuje platformę. Petru nadal może uważać, że jest liderem opozycji i liczyć na to, że zostanie premierem.
prezydenta w wyborach, czego absolutnie nie kryję, to rozwiązanie dla wszystkich idealne. Jeżeli mogę tylko skomentować, znaczy wiemy, że Donald Tusk marzył zawsze, żeby być prezydentem, ale marzył to po co, kiedy nie zajmował jeszcze obecnego stanowiska, które z punktu widzenia prestiżu, wygody i tak dalej jest jednak czymś z jego osobistego punktu widzenia lepszym. Natomiast powątpiewam w ten mechanizm, że jeżeli ktoś umiędzynarodowił swój prestiż, to nagle po powrocie do kraju to zostanie w jakikolwiek sposób skonsumowane politycznie. Tym bardziej, że wiatr teraz wieje w Europie zupełnie inny. Nikogo już, może nie nikogo, ale to już nie jest ten czas zdobywania elektoratu poprzez to, że ktoś go zna, szanuje, pochwali w Europie. Jest antyestablishmentowa zima, za chwilę będzie antyestablishmentowa wiosna. Te kolejne bastiony polityków, którzy tworzyli ten ład, który dzisiaj powoli odchodzi do lamusa, przemija. Ja się troszkę nie zgodzę z tym, że nie można skonsumować tej polityki międzynarodowej i tych stanowisk, na których był Donald Tusk w tej chwili, bo to jest tak naprawdę historia Jerzego Buzka, to co on zrobił w momencie, kiedy przecież wylatywał do Europarlamentu. Był politykiem, który był tutaj z bardzo niskim poparciem, natomiast kiedy wrócił, jego poparcie niesamowicie skoczyło i podejrzewam, że tak samo będzie z Donaldem Tuskiem, który po pierwsze może być takim poczuciem, że w końcu coś sensownego zaczyna dziać się na opozycji, bo w tej chwili tak naprawdę opozycji w Polsce nie ma i tutaj to zagra nostalgia pewnego rodzaju. Troszkę nostalgia, troszkę jednak takie poczucie, że Donald Tusk może coś racjonalnego do polskiej opozycji wprowadzić, bo w tej chwili opozycja zajmuje się tematami, które po prostu Polaków nie interesują i to widać po tym, że nawet jeśli mamy jakieś protesty, nawet jeśli dzieją się rzeczy, które organizują ludzie, którzy są przeciwni obecnemu rządowi, to one nie dotykają tak mocno świadomości Polaków, żeby to poparcie dla PiSu tak intensywnie spadało i mógł ktoś temu zagrozić. Ale jest też taka sytuacja, że PiS posiada 30 kilka punktów procentowych po rok po wyborach. Nie ma tej górki, którą miała Platforma Obywatelska w 2007 i 2011 roku po wyborach. Platforma przecież miała chyba, już nie pamiętam, w 2011 roku miała chyba z 50% poparcia. Tak więc poparcie dla PiSu jest przy tych programach i transferach socjalnych, które są robione, mówię tu myślę głównie o 500+, to poparcie dla PiSu jest słabe. I co więcej, jeśli się połączy wyniki opozycji, czyli Nowoczesnej Platformy, no to jednak w większości badań opinii publicznej mają więcej to jest poparcia niż... To z tymi sondażami to akurat to naprawdę bardzo różnie wychodzi. Wiadomo, że z sondażami różnie wychodzi, ale nie zmienia to faktu, że PiS jest zdecydowanie słabszy niż być powinien. I to, że przedstawiłeś tutaj na samym początku taką długą listę różnych rzeczy, które się wydarzyły i to jest właśnie to przyspieszenie. Tak? PiS otworzył bardzo, bardzo wiele frontów i robi dokładnie to samo, co zrobił w 2005-2006 roku, czyli moim zdaniem po prostu tych frontów otworzył sobie za dużo. Co więcej, ma bardzo krótką ławkę i coraz bardziej przypomina no, chociażby to, co ten skandal z wiceministrem spraw zagranicznych, czy jakieś inne rzeczy, które się dzieją, gimnazja i tak dalej, to będzie uderzać w PiS. Więc problem z powrotem Tuska jest moim zdaniem jeden, tak? Znaczy, że jest inny kalendarz wyborczy. Gdyby najpierw były wybory prezydenckie, a potem wybory parlamentarne, to myślę, że Tusk byłby w zupełnie innej sytuacji, innej pozycji, bo dla niego faktycznie staw na prezydenta wydawałby się oczywistym kandydatem wspólnej opozycji. Ale w sytuacji, w której najpierw są wybory parlamentarne, a dopiero rok później są wybory prezydenckie, no to ta dynamika wyborcza będzie zupełnie inna. No i oczywiście pytanie, co zrobi PiS, tak? No PiS przenosi niestety konflikt wewnętrzny, krajowy na pole europejskie. Są te słowa o tym, że Tusk będzie miał zarzuty, które Kaczyński powiedział i że jeśli będzie miał zarzuty, to nie może być kandydatem na szefa Rady Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli Kaczyński też sprowadzi Tuska do Polski, no to myślę, że Tusk będzie odgrywać rolę większą. Jeśli jednak Tusk zostanie w Brukseli, no to myślę, że to się... Ja raczej tutaj takiego prostego powrotu Tuska bym... Weronika Nowszanowska. Ja może bym chciała dodać tylko tyle, że tak naprawdę w realiach polskiej polityki mało jest osób, polityków pokroju, załóżmy Jarosława Kaczyńskiego, naprawdę jest mało wybitnych polityków. Możemy Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska nie lubić, ale należy przyznać im to, że mają świetne zdolności przywódcze. To jest inna liga?
Właśnie to jest ta sama liga. Donald Tusk, znaczy inna Jarosław... liga w porównaniu z pozostałymi przedstawicielami naszej klasy politycznej. W porównaniu z innymi politykami jest to zupełnie inna liga. Zupełnie na innym poziomie toczą się debaty wokół tych liderów. W inny sposób też mają inną retorykę zupełnie. Są moim zdaniem takimi urodzonymi przywódcami, więc myślę, że tutaj Donald Tusk byłby bardzo dobrą siłą przeciwstawną do Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą Donald Tusk tutaj stawia się w bardzo wygodnej pozycji, takiej typowej dla Polski, że mówimy o tym, żeby oddawać to rządzenie młodszym pokoleniom, ale tak naprawdę ostatecznie staje w pozycji, w której mówi: nie chcę, ale muszę. Ktoś musi się tu pojawić. Opozycja sobie nie radzi, więc przybywam z pomocą. No to teraz w takim razie temat, który chcący, ale został wywołany przed chwilą, czyli wiceminister Grey, który zdążył przez 7 tygodni, zdaje się być, wiceministrem. Dosyć, no przyznajmy, dosyć krótki termin. Okoliczności jego odwołania no, też wzbudzają różnego rodzaju wątpliwości i domysły. Znaczy, no właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. PiS ma bardzo duże szanse się wywrócić o własne nogi. Absolutny brak profesjonalizmu tej ekipy jest porażający. Tak? To, co się dzieje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale też to, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, czyli głównie ochrona kontrwywiadowcza, która po prostu nie istnieje. Tak? Znaczy, gdzie było SKW, gdzie było ABW, gdzie były służby, które sprawdziłyby, kim ten człowiek jest. Znaczy, to przypomina historię z Ukrainy, tak? Że przyjeżdża nagle jakiś obcokrajowiec. Służby twierdzą, że wszystko było sprawdzone i wszystkie te doniesienia medialne nie mają żadnego pokrycia. Nawet jeśli nie mają żadnego pokrycia, znaczy nawet to, że jeśli on nie był faktycznie szpiegiem amerykańskim, tylko tak jak napisał Fakt wczoraj, tak, bo nie wiem, czy czytaliście Państwo artykuł w Fakcie, że jego spółka dostała jakąś ogromną dotację bezzwrotną z jednej z agencji rządowych i że to było tak naprawdę pod powodem dymisji Greya, to nie zmienia faktu, że człowiek, który jest odpowiedzialny za, jest wiceministrem spraw zagranicznych, jest odpowiedzialny za zakupy broni, jest odpowiedzialny za ochronę interesów gospodarczych państwa, nie jest sprawdzony przez służby, nie ma żadnej weryfikacji, no to pokazuje, że jesteśmy absolutnie bezbronni, a ja, że tak powiem, tutaj na własnym podwórku też prowadzę inne śledztwo, które dotyczy tego, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej i też mam bardzo duże wątpliwości co do tego, jak bardzo infiltrowany przez zagraniczne wywiady jest nasz rząd. I myślę, że ta afera z Grejem pokazuje właśnie taką, że idziemy trochę w stronę Ukrainy, tak? No, na Ukrainie się zatrudnia ludzi z obcym paszportem, żeby sprowadzić jakichś specjalistów, których się nie sprawdza, tak? Myślę, tu jest Saakaszwili, który został gubernatorem Odessy, tak? Obywatel Gruzji. Czy o Sławku Nowaku, który też dostał teraz obywatelstwo Ukrainy, więc jakby no to znaczy, no ten rząd jest po prostu coraz bardziej kabaretowy i myślę, że jak tak dalej pójdzie, to naprawdę nie trzeba będzie słaby, znaczy ta słaba opozycja wystarczy, żeby ten rząd obalił. Znaczy ja tutaj bym był ostrożny, bo mówienie o takich rzeczach to też jest kwestia, która dotyczy tak naprawdę ostatnich kilkunastu lat, to, że nasza ochrona kontrwywiadowcza nie działa zupełnie tutaj w tym wypadku chociażby. To nie jest kwestia tego, że nagle PiS zaczął rządzić i ochrona jedno zastrzeżenie, jeżeli oczywiście te doniesienia prasowe traktujemy jako doniesienia poważne. Ale nawet jeśli on nie był szpiegiem, to jakim cudem człowiek, który przyjeżdża do Polski 4 lata temu, tak, zostaje nagle doradcą Bumaru, czyli strategicznej spółki, która sprzedaje broń, no tak jak napisał ten Fakt wczoraj, tak, znaczy dostaje nagle, jego zakłada jakąś spółkę rok temu i nad konta tej spółki wpływają jakieś 24 miliony bezwrotnej dotacji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to wszystko jest strasznie, strasznie niepoważne. No i to pokazuje też bardzo krótką ławkę PiS. No jeżeli przyjechał 4 lata temu i nagle wszedł do Rady Nadzorczej Bumaru, to raczej za poprzedniego rządu i to raczej nie pokazuje krótkiej ławki PiS, która jest krótka i to jest rzeczywiście wielki problem i myślę, że nie unikniemy sytuacji. To nie Platforma Obywatelska zrobiła go wiceministra spraw zagranicznych. Ale to jest osobny temat. Odniosę się bezpośrednio do tego, co powiedziałeś i chciałbym to zrobić dalej. To znaczy to jest jakby coś, co będzie pokutowało, bo i kłopoty w spółkach Skarbu Państwa i w kłopoty w kilku ministerstwach. To są właśnie kłopoty krótkiej ławki. Jeżeli chodzi o Greya, to jego życiorys jest dziwny i od początku był dziwny, bo to jest rzeczywiście chłopak gdzieś tam pochodzący z Bałut w Łodzi, z biednej rodziny, który nagle zaczyna kończyć bardzo drogie uczelnie zagraniczne. Jest to taka dziwna kariera jakby budowania mu legendy po to, żeby zrobić z niego takiego
wysłannika do kraju, z którego przyjechał. Natomiast obracając się mimo wszystko w sferze domysłów, jakie były prawdziwe powody tej dymisji, bo one mogły być z jednej strony jakąś grą prowadzoną także wewnątrz układu rządowego na osłabienie ministra Waszczykowskiego, mogły być błędem w kalkulacji dotyczącej tego, w jakich kręgach może Gray pomóc polskiemu rządowi wewnątrz USA. Tak? Mógł mieć lepsze kontakty z Clinton, wygrał Trump, nagle się sytuacja rzeczywiście zmieniła. Funkcjonuje też ta teoria o tym, że jest to jakiś kontratak tych, którzy bardziej patrzą w stronę Chin niż Stanów Zjednoczonych, jakiś przytyczek w nos. No jest kilka tych teorii. Ministerstwo oczywiście mówi o zmianie koncepcji, absolutnie zaprzecza tym informacjom gazetowym, że jakoby Gray miał być związany z amerykańskimi służbami. I to jest też trochę odpowiedź na... to jest pytanie o naszą kolonialność, postkolonialność, bo Amerykanie rzeczywiście mają strategię wysyłania do różnych krajów swoich agentów, instalować ich w rządach. No, ja chciałabym Weronika. Powiedzieć tylko tyle, że człowiek piastujący takie stanowisko powinien być czysty jak łza. Natomiast tutaj jest rodzonych wiele wątpliwości dotyczących życiorysu, który jest tajemniczy, dotyczący tej wydatki na 34 miliony ogromna kwota. Chciałbym coś przypomnieć jeszcze, no właśnie to wydarzenie, to jest swego rodzaju się podsumowanie wcześniejszych, także różnego rodzaju bardzo ważnych takich wydarzeń związanych z przypominaniem nam wszystkim tego, że królem świata jest Jezus Chrystus. Pamiętamy dobrze Piusa XI, który ogłosił to ważne wydarzenie, przypomnienie to, no a jednocześnie potem, kiedy myśmy już po II wojnie światowej powierzali wszyscy samych siebie w całej naszej ojczyźnie, to była inicjatywa także księdza prymasa Wyszyńskiego z Królewskiemu Sercu Chrystusa Pana. Przypominamy to, bo sam Pan Jezus powiedział, że On jest Królem. Oczywiście pojęcie Królestw Kości Chrystusa za Pana niewiele ma wspólnego z tymi różnego rodzaju tytułami, które sobie przyswajają niektórzy ludzie. Niemniej jednak jest dla nas takim jakimś natchnieniem, abyśmy mieli więcej spokoju w naszych sercach, więcej zaufania, bo skoro Chrystus Pan jest naszym Królem, możemy na Niego liczyć, dlatego też odważnie podchodzimy do różnych zadań i obowiązków. No właśnie, z początkiem Adwentu wkraczamy w nowy rok liturgiczny. Będziemy znowu przypominali sobie, że jesteśmy też powołani do tego, aby nieść Ewangelię, żeby iść i głosić, przekazywać to, co pozostawił Pan Jezus na ziemi. Ja bym tutaj chciałbym także przypomnieć, że to właśnie w ciągu tego roku było dosyć dużo dramatycznych sytuacji, trzęsienia ziemi, potem straszliwe te wojny, no i też społeczne różnego rodzaju takie zamieszania, stąd też bardzo często zwracano się do nas o pomoc. No, w tym wypadku jutro też będzie taka zbiórka na pomoc dla Kościoła katolickiego na wschodzie. I to będzie do puszek, ponieważ my wiemy, że dla nas ten wschód to ma różne znaczenie, różne określenia. Myślimy także o tym, który jest nam bardzo bliski. Tym bardziej, że kiedy myślimy o Kościele katolickim, to nieraz mówimy sobie, że te zwyczaje i tradycje od gdzieś tam, prawda, od Odry aż do Władywostoku, to są bardzo podobne i bliskie, a skoro tak, to powinniśmy się wzajemnie umacniać, jednocześnie pokrzepiać się na duchu i dopomagać. No cóż, naszą dzisiejszą konferencję poświęcimy pewnego rodzaju spojrzeniu takiemu bardziej całościowemu na ten kończący się rok, ale nie tylko na ten kończący się rok, na te właśnie prawie 200-lecie. Ze względu na to, że spotykamy się z bardzo ciekawymi takimi sytuacjami. Nieraz to nas może zaskoczyć. Może nas zaskoczyć to, co się dzieje także i poprzez media w naszym świecie, co się dzieje też tak samo gdzie indziej, ale zwłaszcza w kręgu cywilizacji tej zachodnioeuropejskiej, czy też amerykańsko-północnej. No więc w kręgu tej cywilizacji, która wszelkie dobro, jakim teraz dzieli się ze światem, a więc od strony także nie tylko duchowej, bo głosi prawdę, głosi Ewangelię, ale cywilizacja, która przecież na
zatrnęła. To zakładanie potężnych uniwersytetów, oczywiście intelektualnie potężnych, w ogóle szkolnictwo całe w całym świecie opiera się na tej chrześcijańskiej tradycji. Potem też tak samo służba zdrowia, nie zapominajmy, zrodziła się z inspiracji też właśnie tego wezwania do miłosierdzia. To też dostrzegali potrzeby naszych bliźni. No nie możemy zapomnieć o sądownictwie. Nie byłoby wymiaru sprawiedliwości takiego, jak jest w całym świecie, gdyby nie chrześcijaństwo. Bo ten wymiar rodził się także pod wpływem, zasad, pod wpływem dekalogu, pod wpływem tego wszystkiego, co dociera do nas ze strony Ewangelii. A więc to warto przypomnieć sobie. No właśnie, a jednocześnie jesteśmy świadkami, jak ta cywilizacja zaczyna coraz bardziej słabnąć, zaczyna się kruszyć, coś tam pęka. No, a to uderza także w naszą przyszłość. Możemy się cieszyć z tego, że o tym jest gdzie mówić przynajmniej i że z racji na 25-lecie powstania Radia Maria, no możemy się tym wszystkim dzielić. Dlatego dzisiaj chcemy za to dziękować i w dołu wdzięczności. Chcemy właśnie poruszać te tematy, które przede wszystkim Radio Maria potrafi przekazywać innym, no i w jaki sposób docierać do ludzkich sumień i do umysłu. Bardzo serdeczne gratulacje składam jest na wstępie czcigodnemu ojcu dyrektorowi, całemu zespołowi, tym, którzy obecnie pracują, tym, którzy przedtem pracowali. Dziękując za to, że no właśnie dzięki Radio Maria to tych 25 lat możemy spotkać się z inną wizją Europy, także tej od cywilizacji chrześcijańskiej, niż ta, jako nam proponują media współczesne, niektóre media zwłaszcza nastawione przede wszystkim na to, żeby no, osłabiać pozycję człowieka we współczesnym świecie, bo tak to trzeba odkreślić zaraz na początku. Ale właśnie jak do tego doszło? Do tego doszło bardzo ciekawie. Proszę sobie przypomnieć, że ponad 200 lat temu, kiedy doszło do rewolucji francuskiej, to niektórzy łudzili się, że te hasła wolność, równość i braterstwo istotnie wyrażają pewne treści, które mogą być przedmiotem i troski i dążeń ówczesnych twórców rewolucji, aby znalazły swoje ujęcie w życiu. Tymczasem stało się odwrotnie. To tylko były slogany, które miały być przykrywką do tego, co się zaczęło dziać. A zaczęły się dziać rzeczy straszliwe. Ile tam mordów, ile rzeczywiście krwi przelanej. Samo wystarczy przypomnieć Wendy, kiedy prawie 200 tysięcy rolników zamordowano za to, że nie chcieli godzić się z tą wizją, jaką wtedy ówczesna masoneria chciała zaproponować całej Europie, a właściwie też i całemu światu, bo poza Europą, poza niektórymi krajami amerykańskimi, to właściwie cały świat był skolonializowany. To było coś potwornego. No i stąd też ta rewolucja, która wtedy się dokonała, ona przyczyniła się do potężnych strat duchowych, też tak samo intelektualnych. Przyczyniła się do tego, że właśnie bardzo dużo ludzi życie swoje dało. No i że po prostu zostali w jakiś sposób przygaszeni te inicjatywy. Pozytywne zostały przygaszone. Pamiętamy doskonale, jak się obchodzono z kościołem, z kapłanami. Tutaj jest okres także męczenników. Ale na szczęście ta rewolucja nie osiągnęła swoich wszystkich celów. Nie osiągnęła, ponieważ spokojnie, no Kościół jeszcze mając tutaj wiele do możliwości duchowych, nie ustawał, podejmując się różnych działań, nie rezygnując z cierpienia, ofiarując swoje trudności i swoje też tak samo wysiłki. I dzięki temu w jakiś sposób wszystkie się sytuacja uspokoiła. Wiemy też, że pomimo, że myśmy byli wtedy pod rozbiorami, jako naród nie mieliśmy wolności w głoszeniu, w sprawowaniu liturgii świętej. Różne były przeszkody. Zabierano nam kościoły, zabierano klasztory. Ale jednak naród nasz się oparł temu wszystkiemu. I to jest wielka tajemnica. Ta tajemnica tkwi w tym, że no właśnie w naszej ojczyźnie ten chrzest, który został przyjęty 1050 lat temu, to nie był tylko jakimś biernym takim aktem, ale okazał się twórczy, bo nasi rodacy od początku uważali, że nie tylko trzeba brać
chrześcijaństwo. Trzeba przyjmować tę naukę, ale trzeba tworzyć, trzeba wnosić do siebie coś, do tego chrześcijaństwa, żeby to chrześcijaństwo w każdej epoce i w każdym czasie niosło mnie coś żywego. No ale przejdźmy dalej, bo chcemy przecież pewien moment szczególnie podkreślić. Potem, 100 lat potem mamy drugą rewolucję. Tamto możemy nazwać rewolucją tych arystokracji, rewolucją różnego rodzaju tych tak zwanych intelektualistów, no, racjonalistów, którzy twierdząc, że odwołują się do rozumu w rzeczywistości, odrzucali przesłanki, jakie rozum podpowiada. No ale to tak przeważnie zawsze bywa, że jak ktoś na coś się zbyt tak jawnie powołuje, to znaczy coś ma do ukrycia. No więc tymczasem teraz dochodzi do rewolucji, już nie chodzi o równość, wolność i braterstwo, tylko chodzi o sprawiedliwość społeczną, ponieważ industrializacja XIX-wieczna istotnie zubożyła bardzo wielu, dlatego też wykorzystano kłopoty, no i te zmagania tych robotników, klasy robotniczej, no i wykorzystano do tego, żeby ich podburzyć, no i mamy rewolucję październikową, rewolucję społeczną. Ta rewolucja miała przynieść równość, miała też dla wszystkich w jakiś sposób ubogacić. Tymczasem okazało się, że zubożyła. Pamiętam doskonale te miliony ludzi, którzy umierali z głodu. Potem to straszliwe też tak samo zubożenie. No, to jakieś takie zniszczenie obyczaju. I też tak, dzięki Bogu, że ta rewolucja się nie przyjęła. No i przeżyliśmy właśnie to, cośmy przeżyli. Że nie w sposób dla nas zaskakujący, ale chyba dzięki też modlitwom świętego Jana Pawła II, bo do swojego życia dokonuje się poważny przełom. Niemniej jednak to, że są jakieś ośrodki, które zmierzają ku temu, aby osłabiać i chrześcijaństwo, przede wszystkim osłabiać także ducha Ewangelii, co więcej też, żeby w jakiś sposób ograniczać możliwości rozwojowe człowieka, to jasna rzecz, nie możemy o tym zapomnieć, że te ośrodki istnieją. No właśnie. I dlatego też jesteśmy świadkami trzeciej rewolucji, ponieważ tamta, przygotowana przez tych wielkich różnego rodzaju ludzi z arystokracji, zwłaszcza końca XVIII wieku, intelektualistów niektórych, tak zwanych racjonalistów, ale z dala stojących od rozumu, w każdym bądź razie tamta nie przyniosła większych efektów poza cierpieniami, jasna rzecz. Druga to samo nie doprowadziła do sprawiedliwości, no więc, ale jednocześnie te siły odśrodkowe, byśmy tak powiedzieli, zmierzające do tego, żeby człowieka osłabiać, żeby tak samo ducha Ewangelii gdzieś tam wyciszać, więc one nie próżnują. I dlatego jesteśmy świadkami trzeciej rewolucji. Myślę, że ta rewolucja może być dla nas dosyć taka trudna, ze względu na to, że ona dokonuje się w sposób niewidoczny. Nie dotyczy bezpośrednio takich spraw społecznych, jest ukryta pod różnymi hasłami, ale jest to rewolucja, która zmierza do tego, żeby już uderzyć w samego człowieka, bo uderza w samą istotę człowieka, w naturę człowieka. Jesteśmy świadkami, jak te interpretacje dotyczące do samego życia ludzkiego, jak to te sprawy, chociażby tutaj mamy do czynienia, czy to z aborcją, czy potem z eutanazją, kiedy chce się ograniczyć możliwości człowieka do wybierania sobie, kiedy no, po prostu do przyjmowania życia takim, jakim ono jest, jakim jest jako dar Boży, no i ogranicza się tego człowieka w jego swobodnym podejmowaniu decyzji, bo pod pozorem rzekomo takich czy innych instytucji powstają prądy, które zmierzają do tego, żeby człowiek stał się takim manekinem, żeby musiał przyjmować to, co mu powiedzą ci, którzy posiadają pieniądze, fundusze, możliwości w każdym razie posługiwania się różnymi środkami, w tym niestety także i mediami. I znowu trzeba podkreślić wielką zasługę Radia Maria, czy telewizji Trwam, czy też tak samo prasy
nie mogą być katolickiej, w tych różnych środków, bo one są właśnie takim głosem otrzeźwienia dla nas wszystkich. Stąd też taka serdeczna zachęta. Wchodzimy w nowy rok liturgiczny, a więc ten Adwent powinien nam przypomnieć coś, zwłaszcza, że chcemy się spotkać z przypomnieniem historycznym narodzin Chrystusa Pana, a więc chcemy po prostu spotkać się z tą misją, jaką Chrystus Pan przynosił, więc musimy też ratować to, co w tej misji jest najbardziej istotne. Bo warto pamiętać o tym, przypominam sobie tutaj takie różnego rodzaju wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem i tak samo pewien fragment powieści dr Ziłago Borysa Pasternaka, który nawiązuje do takiego dialogu między dwoma myślicielami, ponieważ w Rosji przed rewolucją był taki styl pewien, że każdy musiał być jakimś takim myślicielem, coś, czy jakimś takim intelektualistą. No więc on przytacza rozmowę dwóch takich myślicieli, panów, którzy rozmawiając mówią tak, no przed przyjściem Chrystusa na ziemi miejsca nie było tak naprawdę dla człowieka. Człowiek umierał pod płotem historii, dlatego że liczyli się tylko półbogowie, liczyli się jacyś bogacze i liczyli się ludzie silni, także fizycznie. Natomiast przyjście Chrystusa na ziemię sprawiło, że każdy człowiek odnalazł swoje miejsce w historii. I jak zaznaczy oni, i ten pasterz, który ze stadem owiec wraca do swego domu, nucąc różne melodie, i ten żniwiarz, który ma kosę na plecach, ale też pogodnie, bo wie, że przygotowywał pokarm dla swojej rodziny, dla siebie, no, że zupełnie się zmieniło, bo to Chrystus Pan każdemu, każdej istocie ludzkiej przywrócił jak gdyby jej prawo do bycia sobą, bracia do własnej osobowości, no i do tego, żeby w tym świecie czuć się też jak u siebie w domu. I Kościół katolicki w ciągu tych 20 wieków bardzo nad tym pracował i nadal pracuje, przypominając sobie prawdy podstawowe. Stąd też, kiedy teraz spotykamy się z różnego rodzaju ograniczeniami, kiedy chce się nawet interweniować w naturę człowieka, chce się także płeć przemieniać i wszelkiego rodzaju różne niesamowite rzeczy wprowadzać po to, żeby gdyby osłabić godność człowieka, pomniejszyć jego znaczenie. No jasna rzecz, że z czymś podobnym zgodzić się nie można, bo to prowadzi do katastrofy. I dlatego też Ojciec Święty Jan Paweł II z taką wielką mocą podkreślał, że ta cywilizacja, która w tej chwili zaczyna opanowywać Europę Zachodnią, ona oczywiście jest cywilizacją, która będzie prowadziła do śmierci. Jeżeli sobie nie przypomnimy naszych źródeł i naszych korzeni. A trzeba powiedzieć, że to, żeby zapomnieć, skąd jesteśmy, jak jest nasz rodowód naszej cywilizacji europejskiej, to właśnie to z ekspertami w tym są współcześni, którzy działacze medialni. Bo przecież doskonale pamiętamy, że początki tak zwanej Unii Europejskiej to dał kto? Dali katolicy. Wybitni katolicy, czy to będzie De Gaulle, czy to będzie Adenauer, czy to będą jeszcze inni tak samo. To byli ludzie światli, ludzie przeżywający tutaj sprawy w uczciwie i stąd też nawet i początek ma swoje odniesienie jakieś do religijnych przesłanek, bo dokonał się 8 grudnia uroczystość Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Zresztą i flaga jest zaczerpnięta też tak samo z tego święta. Kolor flagi. Dlatego też warto o tym pamiętać, a jednocześnie właśnie ci różnego rodzaju maestrzy od tego, żeby pokręcić coś, pomieszać, do tej pory tak starają się wmawiać, że właściwie owszem, niby jest partia chrześcijańsko-demokratyczna, tylko że w tej partii chrześcijańskiej demokratycznej też jest przygłosi, więc dlatego nazwa została, żeby mylić nas, żeby nas oszukiwać, a potem swoje, żeby robić. I stąd też, kiedy rozpoczynamy ten nowy rok i mamy tę okazję, świętuję 25-lecie powstania działalności Radia Maryja, no to warto, żebyśmy to przypomnieli i żebyśmy nie zlekceważyli tej trzeciej właśnie rewolucji, która się dokonuje.